Siema, w nowy dzień. Ja już, słuchajcie, wykąpana, włosy sobie umyłam, bo nie pokazała wam się, ale wyglądałam tragicznie. Jeszcze wczoraj na wieczór, jak zmywałam ten makijaż halloweenowy, to jeszcze miałam takie oczy podkrążone na czarno, także musiałam się horcować mydłem, ponieważ nie mam nic do zmywania. Zresztą nie wiem, czy bym zmyła, bo to takie specjalne kredki, więc nie wiem, czy bym zmyła. I wstałam, Ganio śpi jeszcze, bo później wrócił niż ja. Jak zwykle zresztą, chciałam powiedzieć, zaznaczyć, że jak zwykle biorę się, słuchajcie, pająk mi został, tyle cukierków zostało, także spoko. Impreza, słuchajcie, się udała, wszyscy zadowoleni, dzieciaki się świetnie bawiły, nawet się bardzo nie bały. Myślałam, że będą dzieci na przykład typu mały Jaś, że się będą bały, ale nie, ale było ok. Łukaniu, ty wstałeś czy śpisz? Masz bransoletkę moją na tym, na ręku. Podoba mi się to. Tak? Będziesz nosił? Dobra, słuchajcie, biorę sobie suszarkę i muszę się tu podpiąć do prostownicy. Boże, do przetwornicy, żeby sobie włosy wysuszyć. O Jezu, jakąś kawkę trzeba sobie zrobić, pospałam troszeczkę. Ale chyba musiałam odespać cały tydzień, słuchajcie, bo miałam taki cały tydzień... Nie chciało mi się wstawać do roboty na 7, o tak. Więc musiałam się przespać i odespać to wstawanie. Dobra, idę po suszarkę. Słuchajcie, jest tak ciepło, że normalnie niesamowite jest to, że już mamy koniec prawie października. Zobaczcie, wszyscy jeszcze śpią, ale żeśmy pobalowali wczoraj, mówię wam. Tam była dyskoteka, opiesio tylko na spacer wyszedł sam. Ale powiem wam, że mnie i Łukania to nogi bolą. Tańcowaliśmy. Łukanie, kto do białego rana? Tu niektórzy to się spać i poczyli. Cześć Antoś! Gdzie jest mama z tatą? Śpią? Śpią jeszcze? Ja wstałam o pierwszej już. O pierwszej w nocy? Już od pierwszej nie śpię. Rodzice śpią jeszcze, tak? No. No, idę kawkę robić, słuchajcie. Także ogarniam sobie tu wszystko. I kawę robię. Witam was w kolejnej odsłonie nowego dnia. W starej odsłonie. My już po śniadanku po kawie. No tak, jaki chciałeś? Suchy? No. Nie ma suchych. Nie ma takiego suchego? Nie. Ale kot, a nie ma kota? No kot właśnie. Czekajcie, Łukaszek szuka maty zastępczej, żeby można... Masz koc świąteczny. Proszę bardzo. No. Bo będzie ćwiczył aerobik po śniadanku. Śniadanko zjedzone i lecimy. Paweł, chodź. I lecimy się porozciągać troszeczkę. Także lecimy się porozciągać, no. Tu siedzą i jedzą, zobaczcie. O, człowieki. I tu mamy taki super plac. Super plac. Tak zwany. No, tam żeśmy wczoraj zawojowali do... prawie do białego rana, wiecie? Powiem wam, że tyle się wybawiłem, że dawno się nie wybawiłem. Tak, aż jak wczoraj. Zamarzłem. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Kto chce, może w trakcie do nas dołączyć. Jutro zapraszam was te 40, 10.30, zróbcie coś dla siebie. Dobra. Okej, idziemy, stajemy sobie do góry. Dobra, idziemy na zmianę, podciągamy raz prawy kolor. Prawą stronę. Kto tam dojada śniadanie, słuchajcie kochani, jemy i zapraszamy do nas. Dobra. Dochodzą ludzie, dochodzą. Ruszaj się. Dobra. No bo... Dobra, Paweł, idziesz po tego szczukować się? Z prawą idzie, tak? Z prawą. Pięć. Smelka, ty nawet przyszłaś, mój ty Boże. Świat na głowie staje. Dajcie piękny przykład. My lubimy trójkąty.
Ksmenka, jestem zadowolony, że ze mną ćwiczysz. To było moje marzenie. Żebyś ze mną ćwiczyła. Taką mamy energię, że ludzie dochadzają. Wspólnie dochodzimy. Siemanko, przyszłam się myć, ale siema, wspólnie dochodzimy. Przyszłaś się myć? O, pani do nas też przyszła. Ekstra. Rozciągamy się. Paweł, nie leż. Widzenia można włączyć z pracą, nie? Można ci. Na YouTube się robi, nie? Wszystko się zgadza. I trochę pracy przy okazji. Dobra, to samo, tylko próbujemy złapać przyciągnij. Dzięki. Nie nagrywam ci siebie, bo ja już nie wiem, którą. Ciebie! A mnie! Czy tyś rozciągnąłeś się? Kurczę, ja już jest taki luźny jestem teraz, że nie będę w stanie chodzić. No ja też jestem luźny. Idziemy na rowerek. Jedziemy do Kielc. Panowie, gdzie jedziecie? Raz, dwa, trzy, cztery. Panowie i panie, czy tylko panowie? Na rower. Raz, dwa, trzy. Kupcie żurek. Becia, gdzie jedziesz? Żulek? Tak. Sama żurek. Ty żulek. Żulek. Do Pawła włamy Becia dzisiaj. Dobra. Becia, prowadź. Leć. O, dostałeś większą wodę, bo miałeś taką śmieszną. Bolec, woda bolec. I pojechali, będzie chwila spokoju. Panowie na rowery, a my jaja gotujemy. Otwórz. Trzymaj, bo tu teraz wiesz, na wagę no. Złota. Zbieramy jaja, jakby ktoś miał swoje, to chętnie przyjmiemy. Ale tylko świeże. Ale tylko świeże. No to wkładaj. Ja mam swojskie takie pisane, takie pęknięte. Eleganckie. To nic się nie stanie, no. No to tak przesyp. A widzę. Ale by było. Widzę, twoje są znakowane. Tak. Ze sklepu. No, ja miałam legalne. Kiedyś salmonelle, więc ja muszę pilnować, żeby były znakowane. Legal. To są no. Gejskie jajeczka, wiesz. To... A to jednostronnie. I gotujemy. Przygotowujemy się do barszczu. Proszę bardzo, jaja się gotują u Beci, a tutaj gotują się, Jezu, jakie wielkie gary. A tu się gotują, wywar się robi na barszcz. Zobaczcie. A tu? No, jest. I przyrzyszkowana altanka do krojenia cebuli, kiełbachy. Zaraz będziemy wszystko kroić, tylko czekam, aż się jaja ugotują, żeby już się tutaj gotowe przynieść. Jaka patelnia, słuchajcie, wielka. Nieźle, nie? Dzieciaki się bawią. Zobaczcie, jaka jest piękna pogoda. Naprawdę dopisała nam pogoda. Idę, bo mamy chwilę odpoczynku, póki te jaja się nie ugotują. Proszę bardzo, jakie mamy gospodynie. Zapraszamy do krojenia, dziewczyny. Gospodynie wiejskie. Tak. Elegancko, idę pomagać. Właściwie się już wszyscy kroimy zbierają. Tłumy tu idą już do krojenia. Tak. O, cebulka. Ale będzie wyżera, nie? Ale kiełbasy. Wyszli wszystko, no. Reszta w lodówce. Skończona robota, a ja dostałam kremówki papieskie. Prawdziwe kremówki papieskie. No. Tak. Idę do lodówki schować, żeby na słońcu nie było, bo słuchajcie, ja nie wiem, jest ponad 20 stopni chyba. Masakra. A czy bardzo dobrze? Co tam, Antoś?
Strzała! Idę do kuchni polowej. Zobaczyć, jak im idzie gotowanie i smażenie. Ja coś tam smażę. Beatka też pomaga. O, elegancko. Kurna, pachnie cebuleczka. Nie w takich ilościach. Mówi boczek numer 2. No. Ja cię idę cebuli. To jest na jednym kociołek. Jacek, ale wiesz, że od cebuli to się kuli? No wiesz, to trzeba mieć sposób na to. Trzeba to uważać z tą cebulą. Symena, wiesz co? Jak się kuli, to znaczy, że wiesz. Że jest co, że jest co, żeby się skuliło. No, to jest plus. To też można takie podejście. A tu co mamy? Mamy drugi barszcz. Drugi barszcz. O, Boże, jaki zapach. Chwilowy jest odstawiony, żeby cebulkę... No, idzie ta kierowniczka z barszczami. Ale kuchasz. No. A tu kierownik stoi i pilnuje wszystkiego, że nikt nie podjadał. Nie marusz, kogo tu. Bozia ci w dzieciach wynagrodzi. Nie, już wystarczy. Lepiej, żeby mi sąsiad w polu odrobił. O, zaraz zadzwonimy do sąsiada. Namówimy go. Dobra. No, otwieraj, Becia. Wrota. Tam da nam... Ojej, tu gorąco. No, przecież to się gotuje, nie? Tam już rzuciłeś? Bo to na pół ta cebula, tak? Tak. Podzieliłem wszystko na pół. A ty pilnujesz, kurwa. No, jak? Pilnuję tego. No. To odłóż na obok. No, poczekaj chwilę, muszę to zgarnąć, nie? Przyjechali główni kucharze. Kiełbasy ci u nas dostatek. No bo nie wiedzieliśmy, że więcej chcemy. Teraz zbliżenie jest. Jacku, zbliżenie jest. Wyjmuj tą paróweczkę ostatnią. Jaką paróweczkę? Zbliżenie. Białą dla Kseni. Dawaj. No. Ostatnia paróweczka. Tak. Taki luksus i ekskluzyw. Hrabiego Canterbury. Tak. Nie ma lipy, po kawałku dla każdego. Ja zaraz powiem, czy musimy jeszcze nad tym trochę popracować, czy już... Musimy. Nawet nie musisz próbować, ja widzę. Będziemy jeść. Zobaczcie, jak sala jest przygotowana. Mrocznie. Herbata, kawa, żurek i nagrody mamy. Jeszcze nie wszystko. Jeszcze nie wszystkie, donosimy. Vouchery, Rawanik Fit, Liski ci uszyją, Becia z Tomaszem. Co to za krasnal? Krasnal. Jakieś krasnale? No, halloweenowe. Bandi. Ja to co to jest? Też krasnal. Tutaj, o, idą dalej, nagrody. Idziemy nakryć chłopaków, bo jedzą nielegalnie żurek. Nie się odpiemy teraz. A co to za nielegalne jedzenie żurku poza konkursem? Dobre te żurki. Co? Te czyli jak padną, to my nie jemy. My czekamy właśnie. Dobra. No, żureczki. Dobre te żurki. Pyszny, prawda? No. Ekskluzyw. No, przez luksus. Smacznego. Witam Was serdecznie na drugim halloweenowym spotkaniu w Łoczysku. Będziemy teraz losować nagrody. Miał być wytypowany najładniejszy strój halloweenowy, ale było to nierealne, ponieważ wszyscy się bardzo fajnie przygotowaliście i bardziej mi się, że będą jakieś zgrzyty, wiecie, ten był fajniejszy, tamten, więc będziemy losować wszystkie nagrody z numerów, które otrzymaliście przy meldunku przy wieści.
Także zaczynamy losowanie. Poprosimy tutaj kolejkę dzieciaczki, które będą losować po kolei numer. Najlepiej jest rodzice, jeżeli jest jakiś malutki. Mamy nagród, który podobał mi nasi przyjaciele, to jest anonimu. Chcą być anonimowi. Jedynie podamy, że to jest firma S2 Group. Ufundowali, to są ich nagrody, które będziemy teraz losować. Od nich znajdą. Numerek 15. Kolejny. Teraz losujemy od świata według Wandy. Upominki. Słodkości i nie tylko. 17. Czy świat według Wandy chce wręczyć swoje nagrody? Oczywiście. 17. Idzie 17. I kolejny numerek losujemy też od świata Bambi. Proszę bardzo, gratulujemy numerek. Oddajemy. O numerek 18. 17. Zobaczcie, 17 i 18. Siebie? O, super, gratuluję. To jest szczęście. Teraz od Karawanik. Naszej tutaj dziewczyny, która dba o nasze figury. Paulita, chodź wręczysz nagrodę. 43, zapraszamy. Teraz losujemy nagrodę od prawdziwe kremówki papieskie z Wadowic od Bogu Miły i Grzegorza Tarbosz. Taki słodki upominek przyjechał prosto z Wadowic. Numer 1. Gratulujemy! Teraz następna nagroda. Voucher weekend w Uroczysku. 47. Chyba wam się podobało i chcecie przyjechać i wziąć ze sobą znajomych. Brawo, gratulujemy! Też od Uroczyska takie małe upominki. To jest halloweenowy krasnal. 46. Teraz mamy kubeczki od listów. Nożyce piłka do drewna od Uroczyska. Karawaningowa. 42. O. Liski ci uszyją, dwójeczka, to jest pokrowiec na do przyczepy. Wow, gratulujemy. Dziękuję bardzo. Też pokrowiec od lisków na hak. Numerek 7. Numerek 7. Brawo, gratulujemy. Od listki ci uszyją voucher na zacieniacz do markizy. Super nagroda. Numerek 23. Brawo. Zrób o ten. Rigasa nie mam. Tutaj nasz sponsor życzył sobie po prostu zdjęcia, jak będziecie odbierać tą nagrodę. I teraz ostatnia, główna nagroda. Teraz my! Nie, żartuję. Tutaj też jest super nagroda od AutoVIP. Voucher podarunkowy. To jest blenda na szybę przednią z własnym nadrukiem.
zdjęcia waszej rodziny karawaningowej. Także też świetna nagroda. I numerek. Kto losuje teraz? Ja! Po kolei. 26. 26. Brawo! Gratulujemy. Jest 26. Blisko i talo blisko. Jest 26. Zdjęcia. 26 jest. Brawo! Super! Pierwszy raz przyjechali do mnie. Pierwszy raz w uroczysku i zobaczcie, zgarnęli główną nagrodę. Gratulujemy! Tutaj mamy jeszcze piłeczki takie od autowipu do dmuchania dla dzieciaczków, może dla tych, które nic nie dostały, jakieś rodziny są może, co nic nie wylosowały kompletnie. 28! Czy są jakieś dzieci, co nic kompletnie nie wylosowały, tak nagroda pocieszenia? Ja Piotruś mam dla ciebie nagrodę. Masz dla mnie nagrodę? Sanki. Sanki? Ja dostałam sanki, wylosowałam, zobaczcie. Wylosowałaś sobie sanki? No nie ja, dziecko jakieś mi wylosowało. No. Mam sanki, wylosowałam sanki. Znaczy mnie wylosowali. Jest jeszcze jakiś dzieciaczek, co nic nie wylosował. I tym miłym akcentem kończymy tego vloga i weekend halloweenowy w uroczysku. Do następnego.